tytuł tej konferencji to przyszłość jest wielojęzykowa. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu swoim, jak i starosty powiatu tomaszowskiego, pana Piotra Kagańczewicza. Serdecznie dziękuję pani dyrektor za zaproszenie. Dziękuję Państwu, że po raz kolejny mogę tutaj w szkole uczestniczyć w konferencjach związanych z realizacją projektów, które nauczyciele tej szkoły piszą i realizują. Proszę Państwa, ja nie czuję się na siłach zabierania tutaj dzisiaj głosu, więc tylko króciutko dwa zdania pozwolę sobie powiedzieć. Otóż myślę, że wszyscy ci, którzy na co dzień szkołę traktują nie tylko jako miejsce pracy, ale jako swój drugi dom, jako sprawę priorytetową, jeżeli chodzi o wychowanie i kształtowanie naszej młodzieży, wiedzą, że rola, jaką dziś spełnia szkoła, no, stanowczo odbiega od tej, jaka jeszcze parę lat temu była. Dziś, jak dawno temu mówiło się, że szkoła nie tylko uczy, ale również wychowuje, stwarza perspektywy. Właśnie te hasła są bardzo, bardzo aktualne. Od szkoły dziś oczekuje się, że nie tylko przygotuje naszą młodzież do egzaminu maturalnego, czy też w przypadku szkół zawodowych, do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Od szkoły oczekuje się, że przygotuje młodzież do życia we współczesnym świecie. Chcemy, aby szkoła, nauczyciele właśnie poszerzali horyzonty naszych dzieci, aby stwarzali nowe perspektywy, kierowali, pokazywali drogę. I tak właśnie dzieje się między innymi w tej szkole. Proszę Państwa, co to znaczy napisać projekt, pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego? Co to znaczy go realizować? To wiedzą chyba tylko ci, którzy no właśnie takiego dzieła się podjęli, mają to za sobą. To jest ogrom wysiłku, ogrom pracy, zarówno dyrekcji, jak i wszystkich nauczycieli. Dlatego z tego miejsca bardzo serdecznie pani dyrektor dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, nauczycielom tej szkoły, którym się chce, którzy czują potrzebę pokazywania tych horyzontów naszej młodzieży, którzy czują potrzebę wskazywania drogi. Za to bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Życzę miłych obrad i ciekawych wniosków. Ja sama jako rodzic bardzo chętnie posłucham, co zrobić, żeby moje dzieci w przyszłości mogły się komunikować również w językach obcych. Dziękuję serdecznie. Pierwsze liceum w ramach realizowanego projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki organizuje już trzecią konferencję naukową. Ta konferencja ma na celu wskazać, pokazać, jak trzeba uczyć języków obcych, aby efekt był najlepszy. Stąd tytuł konferencji Przyszłość jest wielojęzykowa. Na tej konferencji zabiorą głos przedstawiciele wiodących wydawnictw edukacyjnych, którzy przygotowali nową, ciekawą ofertę dotyczącą podręczników i programów nauczania języków obcych, głównie z języka niemieckiego i z języka angielskiego, oraz wystąpi z ciekawymi warsztatami prelegent z programu, również takiego programu edukacyjnego, Europejskiego Programu Europejskiego Nauka bez Granic, Richard Mulani, który będzie prezentował trzy warsztaty z zakresu nauczania języka angielskiego. And I'll say congratulations, you are the first people ever to hear me try and explain the company that I work for. We are the only company in Poland that does anything like what we do. So when my friends try and ask me what do I actually do in Poland, it's extremely difficult to explain to people. So I've given it a shot. So it's a 4-year-old company, and basically what we try to do is make learning more fun. And I'm not saying that the teachers don't make it fun, but what we also try to do is show teachers different ways that you can teach. Konferencja będzie odbywała się dwutorowo. Na początku najpierw na sali gimnastycznej ogólne informacje wydawnictw naukowych na temat ich najnowszych propozycji edukacyjnych, a później część uczniów i część nauczycieli, którzy uczą języka niemieckiego, przejdą do auli, gdzie będzie warsztat poświęcony nauce języka niemieckiego i ciekawym propozycjom wydawnictwa WSIP oraz pani lektorki, pani Agnieszki Bień oraz
oraz przedstawiciela głównego wydawnictwa w SIP, pana Łukasza Kucińskiego. Natomiast na sali gimnastycznej zostanie pan Zdybiewski, przedstawiciel wydawnictwa Longman, oraz pan Richard Mulani, który poprowadzi 3 warsztaty z zakresu nauczania języka angielskiego. Będą to bardzo ciekawe rzeczy, dlatego że będzie to nie tylko pokaz i rozmowa z uczniami, ale również prezentacja tańca irlandzkiego, historii Irlandii oraz dnia dzisiejszego, jak również będzie taki ciekawy warsztat dotyczący nauki języka angielskiego w różnych krajach świata. Ja chcę Państwu dzisiaj króciutko pokazać, czym wydawnictwa szkoły. Będziemy z Agnieszką pewnie sobie dopowiadać różne rzeczy, o których warto wspomnieć. I chciałem tylko pokazać, że wydawnictwa szkoły pedagogiczne to dzisiaj nie jest pewnie tak były odbierane przez jakiś czas, takie stare, z tradycjami, wydawnictwo i tak dalej. Dzisiaj jesteśmy nowoczesną firmą. Dzisiaj robimy naprawdę fajne rzeczy i szczerze powiedziawszy, jak przyglądam się temu, co robimy, co mamy na tapecie, to ja bym chciał wrócić do szkoły i zacząć uczyć, naprawdę. Konferencja Przyszłość jest wielojęzykowa, jest organizowana przez naszą szkołę w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 912. I tytuł naszego projektu to jest Poszerzamy Horyzonty. Dzięki temu projektowi staramy się rozwijać wśród naszych uczniów kluczowe kompetencje, które wyznaczyła sobie za cel Komisja Europejska w Strategii Rozwoju Edukacji dla państw członków Unii Europejskiej. Umiejętność komunikowania się językiem obcych należy do ważniejszych umiejętności zdobywanych przez uczniów w trakcie kształcenia ogólnego. W zalecanych warunkach i sposobach realizacji podkreśla się, że znajomość języków obcych, nowożytnych jest warunkiem pełnego, aktywnego uczestnictwa młodych Polaków w życiu społeczności europejskiej i globalnej. Promowanie różnorodności językowej jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej i oprócz umiejętności językowych szkoła poprzez nauczanie języka obcego kształtuje postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur. Porozumiewanie się w obcych językach opiera się w znacznej mierze na tych samych wymiarach umiejętności, co porozumiewanie się w języku ojczystym. Na zdolności do rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i w piśmie, rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie, w odpowiednim zakresie kontekstów społecznych i kulturowych. Porozumiewanie się w obcych językach wymaga również takich umiejętności jak mediacje i rozumienie różnic kulturowych. Dzisiejsza konferencja ma na celu przybliżenie najciekawszej oferty edukacyjnej, prestiżowych wydawnictw szkolnych w zakresie edukacji języków obcych oraz pokazanie, jak uczyć języków obcych, aby efekt był najlepszy zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela. Myślę sobie, że można byłoby ten czas pożytkować właśnie na korzystanie z Facebooka. To jest mnóstwo materiałów, ja też będę o nim mówiła podczas warsztatów. To jest pierwsza zagadka. Druga zagadka, powiem Państwu, że na Wikipedii po angielsku jest 3 miliony ponad hasłów. Proszę odgadnąć, jakie są proporcje, ile jest hasła po niemiecku i ile po polsku. Na tę konferencję zaprosiliśmy oczywiście młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu, jak również nauczycieli języków obcych, języka angielskiego, języka niemieckiego. Również zaprosiliśmy nauczycieli i uczniów, przedstawicieli uczniów szkół gimnazjalnych z naszego powiatu, dlatego że oferta edukacyjna tych wydawnictw jest skierowana również do nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych. Zmienia się formuła, rośnie ranga języka obcego na egzaminie gimnazjalnym. Więc potrzeba osiągania lepszych efektów kształcenia w zakresie języków obcych jest tutaj bardzo istotna i stąd właśnie obecność tychże nauczycieli i uczniów. Ja chcę również powiedzieć, że niedługo szkoły ponadgimnazjalne wchodzą w etap tej reformy szkolnictwa
ogólnego. Za rok my również będziemy przymierzać się do zmian w zakresie kształcenia języków obcych. Będzie to zupełnie inne podejście do nauczania. Będą mniejsze grupy, na jednym poziomie będzie kilka oddziałów, gdzie będą one dostosowane do umiejętności i wiadomości, które już młodzież posiada. Także każdy uczeń za pomocą testu egzaminacyjnego będzie już odpowiednio przypisany do grupy, na poziomie której zaczynać będzie i kontynuować naukę. My wiemy również od wykładowców z wyższych uczelni, że tak naprawdę nauczanie języków obcych odbywa się na etapie drugim, trzecim i czwartym szkolnictwa ogólnego, czyli w szkole podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej. Na studia muszą już przyjść uczniowie z dużymi już umiejętnościami w zakresie rozumienia, czytania i posługiwania się w praktyce językiem obcym. Stąd właśnie potrzeba zrozumienia, że czas na kształcenie w języków obcych jest tu i teraz, czyli w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej. Dokonamy teraz prezentacji. Mam nadzieję, że również interesującej. W szczególności zapewne będą to rzeczy interesujące nauczycieli, ale również myślę, że Was nie będziemy zanudzać. Będziemy się również odwoływać do Facebooka, który wiemy, że obecnie króluje w internecie, i pokażemy Wam, w jaki sposób można wykorzystać czas, który spędza się przed komputerem, do tego, aby jednak jeszcze troszeczkę pouczyć się języka angielskiego. Przygotowania, które we współczesnym świecie mogą nam pomóc w tym, aby doskonalić nasze zdolności językowe. Tutaj Państwo mówili o języku niemieckim, my skupimy się, skoncentrujemy na języku angielskim. Jeśli chodzi o nasze wydawnictwo, na 2011 rok przygotowaliśmy bardzo wiele nowości i bardzo wiele ułatwień dla nauczyciela i dla ucznia, ułatwień służących do tego, aby jednak zminimalizować czas, a zmaksymalizować efekty. Tak jak na tym filmie pokazaliśmy, jak dużo technologia, nowości, nowe media wpłynęły na sposób, w jaki się uczymy, jak dużo tej wiedzy czerpiemy właśnie z tych nowych technologii, jaką zaletą jest uczenie się z tablicy interaktywnej, co akurat w tej szkole macie okazję sprawdzać, jak wygląda użycie nowych workbooków, które są w postaci online'owej, to znaczy będzie możliwość używania w domu, nie na zasadzie pracy z papierem, ale pracy z komputerem, jak wiele zalet to ze sobą pociąga.